Konferencji Rady Ministrów w Puszczu. Bardzo serdecznie witam Wysoką Radę. Witam panią burmistrza Dr. Moskow, witam zastępcę burmistrza panią Agnieszkę Gryglas. Witam panią Monikę Konarską. Witam radcę prawnego pana Janusza Pomorskiego. Witam sekretarza gminy Tomasza Jusińskiego. Witam bardzo serdecznie sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Witam serdecznie pracowników urzędu, tych pracowników, którzy obsługują dzisiejsze nasze spotkanie. I to chyba wszystko. Proszę państwa, mamy taką sytuację, że mamy nowe twarze tutaj w naszej społeczności. I chciałbym przedstawić państwu zastępcę burmistrza Puszczy, panią Agnieszkę Gryglas. Ale to nie wszystko, bo zanim poprosił panią o dwa słowa o sobie, dobrze? Bardzo dziękuję panie przewodniczący, więc bardzo dziękuję. To jest ten moment. Tak, ten moment. Pozwólcie państwo, że ja na stojąco z wyrazami szacunku i uznania dla pani burmistrz przede wszystkim, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, zostałam powołana zarządzeniem burmistrza Puszcza z 7 maja bieżącego roku na zastępcę burmistrza od 8 maja, więc jestem już tutaj kilka dni. Gościnne kroki gminy Tłuszcz przywitały mnie tak serdecznie i tak ciepło po raz kolejny, więc w dniu dzisiejszym czuję się tak dobrze, że w tych gościnnych krokach gminy Tłuszcz, panie przewodniczący, panie burmistrz, wysoka rado, dziękuję państwu za tak ciepłe powitanie. Z samorządem jestem związana z administracją publiczną od 2009 roku. Pracowałam w administracji samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. W ostatniej kadencji przez okres 2 lat pełniłam funkcję zastępcy wójta gminy Dąbrówka, czyli sąsiednia gmina. Zawodowo i społecznie pracowałam, uczestniczyłam w tej pracy jako sołtys, jako radna. Z wykształcenia też jestem przygotowana do tego, aby pracować w administracji samorządowej. Ze swojego poziomu deklaruję państwu sumiennie wykonywać swoje obowiązki i łączyć się ze społecznością lokalną we wszystkich wydarzeniach, nie tylko tutaj na pracy urzędniczej, ale też poza godzinami pracy. Bo to jest bardzo ważne, żeby przebywać wśród mieszkańców, uczestniczyć w tych wydarzeniach mniejszych i większych. Także ja bardzo, bardzo państwu dziękuję. Zapraszam oczywiście do pełnej współpracy w godzinach pracy, ale i tak naprawdę jestem w kontakcie telefonicznym. Część z państwa to dysponuje telefonem do mnie. Myślę, że z chęcią ja tutaj ten telefon też przekażę im swój kontakt. Więc ja jeszcze raz pani burmistrz chciałam podziękować za powołanie. Bardzo, bardzo dziękuję. Raz jeszcze państwu naprawdę gwarantuję, że ze swojego poziomu dochowam wszelkiej tajemnicy służbowej, ale też te wszystkie obowiązki powierzane będę wykonywać sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze na stojąco, mamy jedną osobę na stanowisku kierowniczym, co prawda pełne obowiązki, ale jest nową osobą w naszej społeczności. Chciałbym państwu przedstawić pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu Komunalnego Gospodarki Komunalnej Mieszczonej w Puszczu, pana Artura Delegacza. Panie Arturze, no, ponieważ no, jest pan osobą w naszej społeczności, no, też bardzo prosimy o krótką autoprezentację. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich państwa. Nazywam się Artur Delegacz, tak jak pan przewodniczący powiedział. Od 16 maja pełni obowiązki dyrektora naszego gminnego zakładu. Z kształcenia jestem przyrodnikiem, skończyłem studia matematyczno-przyrodnicze na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oprócz tego skończyłem kilka innych kierunków zarządzania, energii odnawialne, doradztwa prawnego. Całe moje życie zawodowe to jest praca na rzecz w imieniu Skarbu Państwa. Nie pracowałem w imieniu samorządu, ale wiem, co to jest dyscyplina finansowa i dzięki temu, że pracowałem dla Skarbu Państwa, to pracowałem w otoczeniu i z samorządem. Proszę być spokojnym, współpraca z samorządem jest mi bardzo bliska.
zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nasz rad rodzinny funkcjonował. Przynajmniej, nie ta, przynajmniej tak samo dobrze, jak do tej pory. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do porządku obrad. W punkcie drugim sprawdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych wszyscy są obecni, więc całe nasze dzisiejsze posiedzenie będzie prawomocne i kworum podejmowane na tym posiedzeniu będą prawomocne. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bo rozumiem, że nie ma do porządku obrad jakichś zmian. To przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół macie Państwo na tabletach. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Jeżeli nie ma uwagi do protokołu, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy posłuchanie, tak? Tak, ale jeszcze czekamy na jednego pana radnego. A, ktoś nie ma głosu, proszę Państwa? Dobrze, troszkę. Już mamy głosowanie, protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie burmistrza do dyspozycji sesyjnego. Bardzo proszę panią burmistrza o sprawozdanie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni sołtysi, radni osiedlowi, dyrektorzy jednostek, szanowni państwo obecni na dzisiejszej sesji. Na podstawie paragrafu 38 ustęp 1 punkt 3 statutu gminy Tłuszcz niniejszym przedkładam Radzie Miejskiej w Tłuszczu sprawozdanie z działalności burmistrza Tłuszcza za okres od dnia 6 maja do dnia 21 maja 2024 roku. Szanowni Państwo, 6 maja na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu kadencji 2024-2029 złożyłam ślubowanie obejmując tym samym Urząd Burmistrza Tłuszczu. 7 maja, jak już Państwo się dowiedzieli, powołałam swojego zastępcę, panią Agnieszkę Gryglas. Tak jak pani Agnieszka się przedstawiła, jest wieloletnim, doświadczonym samorządowcem. Jeszcze raz witamy serdecznie w naszych progach. Tego samego dnia został złożony do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie wniosek dotyczący pozwolenia na użytkowanie budowy odcinków sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Jasienica. 9 maja ogłosiłam 4 nabory na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, a mianowicie na kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, na głównego specjalistę do spraw inwestycji, głównego specjalistę do spraw zamówień publicznych i skarbnika gminy. Tego samego dnia nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzęsne, ulica Podleśna. Niniejszą ofertę złożyła firma Instytut Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą w Warszawie. 14 maja został złożony do Biura Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzęsne, ulica Podleśna. 15 maja zostały złożone wnioski do Rady Miejskiej w Tłuszczu wraz z projektami uchwał w sprawie odwołania pani skarbnik Haliny Kuzak ze stanowiska właśnie skarbnika gminy oraz powołania pani Moniki Konarskiej na to właśnie stanowisko skarbnika gminy. Projekty uchwał będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji. W tym dniu również został przygotowany i wysłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji do zadań usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Wnioskowana kwota to 40 000 zł.
co stanowi 100% dofinansowania. 16 maja podpisałam dwie umowy dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzesne, ulica Podleśna, zgodnie z uchwałą nr 20.393/2022 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Krzesne, ulica Podleśna. Pierwsza umowa dotyczyła sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, a druga dotyczyła sporządzenia samego planu zagospodarowania przestrzennego. Również w tym dniu odbyło się spotkanie z wykonawcą firmy Budomu dotyczące budowy budynku komunalnego na ulicy Szerokiej oraz przebudowy budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Również w tym dniu odbyło się spotkanie z wykonawcą Kompleks Sportiv panią Grażyną Kowalską dotyczące modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik. 17 maja odbyło się spotkanie z wykonawcą Legal Smart Latymowicz i Rzez Tykacz, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Spółka Partnerska. Spotkanie dotyczyło oferty oceny efektywności przedsięwzięcia budowa oczyszczalni ścieków w Jasienicy. Dzisiaj, drodzy Państwo, spotkałam się z panem Piotrem Prymesem, prezesem spółki SIM Mazowsze, która została powołana wspólnie z innymi gminami w celu budowy mieszkań blisko Czynszowa. Również dzisiaj spotkałam się kolejny raz na Orliku z wykonawcą, projektantem, inspektorem nadzoru. W okresie międzysesyjnym, drodzy Państwo, odbyły się dwie kontrole. W dniach od 7 do 13 maja odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie realizacji zadania rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim w gminie Tłuszcz w ramach PROW 2014-2020. Od dnia 15 maja trwa również kontrola z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie realizacji zadania polegającego na wypłacie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy. Zadanie to jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Kontrola potrwa do dnia 7 czerwca 2024 roku. Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyłam szereg spotkań, rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi, przedstawicielami instytucji samorządowych oraz pracownikami w sprawach bieżących naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani burmistrz za sprawozdanie. W punkcie 5 mamy podjęcie uchwały. I tak, w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz ustalenia jego składu osobowego. W uzasadnieniu do tej uchwały czytamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, innych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, powołując na ten cel komisję rewizyjną. Proszę bardzo, zgłaszamy kandydatów do komisji rewizyjnej. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczący Sędzia. Panie przewodniczący, panie burmistrz, panie burmistrz. Zgłaszam na komisji rewizyjnej pana Marka Fonskiewicza, Mirosława Sobczaka, Roberta Pacuszkę, Krzysztofa Gajcego, Szymona Boruszyńskiego. Dziękuję. Czy panowie wyrażają zgodę? Czy pan Marek Fonskiewicz wyraża zgodę? Ale. Czy pan Mirosław Sobczak wyraża zgodę? Ale. Czy pan Robert Pacuszka wyraża zgodę? Tak? Nie usłyszałem, przepraszam. Czy pan Krzysztof Gajcy wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. I? Czy pan Szymon Burczyński wyraża zgodę? Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. W takim razie zamykam listę kandydatów do powołania komisji rewizyjnej. Ale panie przewodniczący, to jest prawie problem. Ale? Proszę bardzo. Ale czekam na udzielenie głosu. Znaczy, nie, bo problem jest następujący. Pan radny Mirosław Sobczak jest wiceprzewodniczącym Rady
miejskiej. W związku z tym w komisji rewizyjnej nie może być. To wynika z przepisów, że w skład komisji rewizyjnej chodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Żyją księżka radnych pełniących funkcję autorytetową w artykule 19 ust. 1. Czyli zarówno przewodniczący rady, jak i wiceprzewodniczący nie mogą być w komisjach, w komisji rewizyjnej i w komisji skarg, wniosków i petycji. Więc no, dla zachowania zgodności z ustawą powinniśmy tutaj jakąś inną kandydaturę wprowadzić, ewentualnie uzupełnić skład komisji na następnej sesji, bo minimalny skład komisji rewizyjnej zgodnie z uchwałą, którą Rada Miejska lata temu już podjęła, to jest 3 osoby, maksymalnie 5 osób. No i to jest pytanie, czy jakąś inną kandydaturę już teraz zaproponują radni, czy też po prostu ten skład zostanie uzupełniony na kolejnej sesji, albo na którejkolwiek z sesji po prostu. Ja myślę, że ten skład uzupełni na następnej sesji, a nie będziemy zaburzać dzisiejszych. To pytanie, czy pan wiceprzewodniczący jakby wycofuje swoją kandydaturę w związku z tym? Dobrze. Przepraszam panie przewodniczący, bo chyba na dzisiejszej sesji jest wybór też przewodniczącego komisji rewizyjnej, tak? Tak jest. Tak, zgadza się. Tak? Dobrze. Czyli wycofujemy kandydaturę pana ministra Skoczaka, jeśli chodzi o skład komisji rewizyjnej, ponieważ nie było innych kandydatów, więc przeczytam jeszcze raz skład komisji rewizyjnej: pan Marek Frąckiewicz, Robert Patruszka, Krzysztof Gajcy, Szymon Borczyński. Przeczytam teraz treść uchwały, bo przejdziemy też do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz Tłuszczu Gminy uchwala się, co następuje. Powołuje się komisję rewizyjną następną w tym składzie. Pan Marek Frąckiewicz, Robert Pacuszka, Krzysztof Gajcy, Szymon Borczyński. Zasad historii działania Komisji Rewizyjnej określa statut gminy Tłuszcz, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. W uzasadnieniu do tej uchwały czytamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje skargi na działanie gminy, wniosek organizacyjny, wnioski oraz petycje. Przepraszam, chyba tu jest to, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje działalność przedstawionych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, powołując się w tym celu komisję rewizyjną. Jednocześnie statut gminy Tłuszcz stanowi, że przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Czy są pytania? Nie ma. To zgłaszamy kandydaturę na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący Sikorzyński. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada, zgłaszam kandydaturę pana Marka Frąckiewicza. Czy pan Marek Frąckiewicz wyraża zgodę? Tak. Są jeszcze inne kandydatury? Jeżeli nie, to zapraszam listę kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ale ja proszę. I odczytam teraz też uchwały i przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Tłuszcz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu uchwala się, co następuje. Wybiera się radnego Marka Frąckiewicza na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Uchwała wchodzi w życie z niej podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz ustalenia składu osobowego. I tak jak w poprzednich uchwałach w uzasadnieniu czytamy,
większość głosów zostało samorządu gminy, ale do sprawie skargi na działania wójta i innych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Ja mam skargę na prawnego. I bardzo proszę, czy ktoś ma pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma tych pytań, to prosimy o zgłaszanie kandydatów do... Przewodniczący, panie burmistrz, zgłaszam przewodniczący skargi wniosków o petycji pana Krzysztofa Gajcego, Irenę Pawlicką, Roberta Świderskiego, Sylwię Kurczan. Czy pan Krzysztof Gajcy się zgadza? Tak, zgadza? Czy pani Irena Pawlicka wyraża zgodę? Tak. Pan Robert Świderski? Tak. I pani Sylwia Kurczak? Tak. Czy są jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie ma innych kandydatów, to zamykamy listę kandydatów i przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu, uchwały ustalenia liczby członków Komisji Skarg Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz statutu gminy uchwala się, co następuje. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie. Krzysztof Gajcy, Irena Pawlicka, Robert Świdecki, Sylwia Górczak. Zasady i działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa ostatni okres. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I następny projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I analogicznym uzasadnieniem czytamy, że oprócz ustawy o samorządzie gminnym, statut gminy Tłuszcz stanowi, że przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wybiera Rada Gminy. Czy są pytania? Jeżeli nie, to zgłaszamy kandydata na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę bardzo, pan radny Sikaczyński, wiceprzewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zgłaszam kandydaturę pana Krzysztofa Gajca. Czy pan Krzysztof Gajca wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze. To czytam też uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Tłuszcz, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu, uchwala się, co następuje. Wybiera się radnego Krzysztofa Gajcego na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ale nie mamy głosowania. No to poczekamy. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy dalej. Teraz będą uchwały, które będą dotyczyły tylko składu osobowego. Nie będziemy wybierać przewodniczących. Będziemy wybierać członków kolejnych komisji. Pierwsza komisja to budżetu i inwestycji. I w uzasadnieniu czytamy, że zgodnie z ustawą w samorządzie gminy, Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe komisje rady, ustalając przedmiot ich działania jednocześnie. Ustawy gminy jednocześnie stanowi, że Rada powołuje Komisję Budżetu i Inwestycji. Kto z państwa, czy ktoś z państwa ma pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie, to prosimy, zgłaszamy kandydatów do powołania członków Komisji Budżetu i Inwestycji. Proszę bardzo, pan Mirosław. Panie przewodniczący, panie burmistrz, zgłaszam członków do Komisji Budżetu i Inwestycji. Mirosław Sobczak, Tomasz Siekaczyński, Marek Frąckiewicz, Robert Patuszka, Szymon Borczyński. Dziękuję. Czy pan Mirosław Sobczak wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Pan Tomasz Siekaczyński? Tak, wyrażam. Pan Marek Frąckiewicz? Tak. Pan Robert Patuszka? Tak, wyrażam. Pan Szymon Borczyński? Tak, wyrażam. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie mamy, to zamykam listę kandydatów i odczytam też uchwałę, proszę nastąpić głosowanie. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy, uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu oraz statutu gminy Tłuszcz, przyjętego uchwały Rady Miejskiej, uchwala się, co następuje. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Tłuszczu do spraw budżetu i następujących uchwał.
Mirosław Sobczak, Tomasz Siekaczyński, Marek Rąskiewicz, Robert Pacuszka, Szymon Borczyński. Paragraf drugi. Ustala się zakres działania Komisji Budżetu i Inwestycji następujący. Opiniowanie przygotowanych projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Puszczu, opiniowanie wniosków do budżetu gminy, opiniowanie projektu budżetu gminy Puszcz oraz proponowanych przez burmistrza zmian do budżetu w ciągu roku, opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, opiniowanie wniosków dotyczących rozwoju infrastruktury komunalnej. Zakres działania wyżej wymienionej komisji obejmuje również inne zagadnienia zgodne z planem pracy oraz przepisami szczegółowymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego rozpatrzenia uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz ustalenia składu osobowego i zakresu jej działania. I analogicznie w uzasadnieniu czytamy te same słowa. Zgodnie z ustawą samorządu gminnym, Rada Gminna ze swojego grona może powołać Komisję Rady, ustalając przedmiot i działanie. Jednocześnie statut gminy stanowi, że Rada powołuje Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma, to zgłaszamy kandydatów do członków komisji. Proszę bardzo, pan Mirosław. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zgłaszam do członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzeja Sokołowskiego, Bartłomieja Macelaka, Edwarda Rojeckiego i Irenę Pawlicką. Czy pan Andrzej Sokołowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Pan Bartłomiej Macelak? Tak, wyrażam. Czy pan Edward Rojeński wyraża zgodę? Tak, wyraża. Czy pani Irena Pawlicka wyraża zgodę? Tak. Czy są jakieś jeszcze inne kandydatury? Jeżeli nie ma, to zamykamy listę kandydatów. I przechodzimy do odczytania uchwały, po czym nastąpi głosowanie. Uchwała Rady Miejskiej w Puszczu w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, ustalenia składu osobowego oraz zakresu ich działania. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Puszczu oraz statutu gminy przyjętego uchwała Rady Miejskiej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Puszczu do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych w następującym składzie. Andrzej Sokołowski, Bartłomiej Pancerak, Edward Rojecki i Irena Pawlicka. Paragraf drugi. Ustala się zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych następujący. Opiniowanie przygotowanych projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Puszczu. Opiniowanie wniosku do budżetu gminy z zakresu oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych. Opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych i kulturalnych. Opracowanie propozycji działań podejmowanych w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej i perspektyw prorodzinnej. Współpraca z gminą w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Opiniowanie kalendarza imprez gminy w zakresie działania komisji. Zakres działania wyżej wymienionej komisji obejmuje również inne zagadnienia zgodne z planem oraz przepisami szczegółowymi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Przepraszam, kto jest przeciw? Już mam podgląd. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, ustaleń składu osobowego oraz zakresu jej działania. I analogicznie w uzasadnieniu zgodnie z ustawą samorządu gminnym oraz gminy ze swojego grona może powołać stałe komisję rady, ustalając przedmiot działania. Jednocześnie statut gminy stanowi, że Rada powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Pan Mirosław Sobczak. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zgłaszam do Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Tomasza Siekaczyńskiego, Edwarda Rojeckiego, Włodzimierza Wyryszka, Bartłomieja Wacelaka i Rafała Sznedlera. Czy pan Tomasz Siekaczyński wyraża zgodę? Tak. Pan Edward Rojecki? Wyraża zgodę. Pan Włodzimierz Wyryszek? Tak, wyrażam zgodę. Pan Bartłomiej Wacelak? Tak, wyrażam zgodę. Pan Rafał Sznedler? Tak, wyrażam. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Jeżeli nie, to za chwileczkę przejdziemy do głosowania po odczytaniu uchwały Rady Miejskiej w Puszczu. Uchwała Rady Miejskiej w Puszczu w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy, uchwały Rady Miejskiej w Puszczu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Puszczu
oraz statutu gminy Puszki przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Puszczu, stała się to następuje. Powołuje się stała Komisja Rady Miejskiej w Puszczu do spraw bezpieczeństwa i ochrony środowiska w następującym składzie. Tomasz Siekaczyński, Edward Krajewski, Włodzimierz Frydyszy, Bartłomiej Balcerak, Rafał Szlendak. Paragraf drugi. Ustala się zakres działania Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska następująco. Opiniowanie przygotowanych projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej w Puszczu. Dwa. Opiniowanie wniosków do Urzędu Gminy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Trzy. Współpraca z Komisariatem Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cztery. Określenie propozycji zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Puszcz. 5. Opiniowanie działań zmierzających do wzrostu bezpieczeństwa pożarowego. 6. Zakres działania wyżej wymienionej komisji obejmuje już inne zagadnienia zgodne z prawem pracy oraz przepisami szczegółowymi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwał. To jest uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, ustalenia składu osobowego oraz zapisy działania. Analogiczne uzasadnienie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe komisje rady, ustalając przedmiot ich działania i jednocześnie statut gminy stanowi, że Rada powołuje Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Jeżeli nie, to zgłaszamy kandydatów do Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Wysoka Rado, zgłaszam do Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rafała Szlendaka, Włodzimierza Fedyszka, Roberta Świderskiego, Andrzeja Sokołowskiego, Sylwię Wurcza. Czy pan Rafał Szlendak wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Pan Włodzimierz Fedyszek? Tak, wyrażam. Robert Świderski? Wyrażam. Pan Andrzej Sokołowski? Tak, wyrażam. Pani Sylwia Wurcza? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Jeżeli nie, to zamykamy listę kandydatów i po czytaniu uchwały przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, ustalenia składu osobowego oraz zakresu jej działania. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miejskiej w Puszczu w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Miejskiej w Puszczu oraz statutu gminy Wyświetlnego, uchwała Rady Miejskiej w Puszczu, stara się paragraf 1. Powołuje się stałą Komisję Rady Miejskiej w Puszczu do spraw rolnictwa, handlu i usług w następującym składzie. Pan Rafał Szlendak, Włodzimierz Fedyszek, Robert Świderski, Andrzej Sopowski, Sylwia Górczyk. Paragraf 2. Ustala się zakres działania Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług następująco. 1. Opiniowanie przygotowanych projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej w Puszczu. Opiniowanie wniosków do budżetu gminy z zakresu rolnictwa, handlu i usług. Współpraca z ośrodkiem doradztwa rolniczego w zakresie rolnictwa. Określenie propozycji zadań zmierzających do poprawy i unowocześnienia rolnictwa. Opiniowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji w dziedzinie rozwoju gospodarczego, przemysłowego i usługowego gminy. Współpraca z sołectwami z terenu gminy Puszcz. Zakres działania wyżej wymienionej komisji obejmuje również inne zagadnienia zgodne z planem pracy oraz przepisami szczegółowymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Puszcza. W uzasadnieniu do tej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Puszcza czytamy się zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Do wyłącznej właściwości Rady Gmin należy ustalenie wynagrodzenia burmistrza. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji należy ustalić wynagrodzenie burmistrza. Czy są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to czytam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Puszczu w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Puszcza. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych uchwala się, co następuje. Ustala się wynagrodzenie miesięczne burmistrza Puszcza w następującej wysokości. 1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 340 zł. 2. Dodatek funkcyjny w wysokości 3450 zł. 3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 4. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady.
Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 6 maja 2024 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, mamy kolejne dwa projekty uchwał dotyczące odwołania i powołania skarbnika. Przejdziemy do pierwszej uchwały. Do Rady Miejskiej, którą wniosek Pani Burmistrz o odwołanie skarbnika gminy Tłuszcz. Przeczytam go w całości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 43.1 ustawy dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych oraz artykuł 70 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1996 roku Kodeks Pracy składa wniosek o odwołanie z dniem 21 maja 2024 roku skarbnika gminy Tłuszcz pani Kaliny Gusek. W związku z powyższym do mniejszego wniosku włączam projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Tłuszcz. No i w załączniku mamy projekt uchwały. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie, to czytam treść uchwały i przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie odwołania skarbnika gminy Tłuszcz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Pracy, Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Na wniosek burmistrza Tłuszcza odwołuje się panią Halinę Kusak ze stanowiska skarbnika gminy Tłuszcz, który jest głównym księgowym urzędu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrzowi Tłuszcza. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Tłuszcz. Do Rady Miejskiej w Tłuszczu wpłynął wniosek o powołanie skarbnika gminy Tłuszcz, który złożyła pani burmistrz na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 punkt 1 punkt 2 ustawy z dnia 2008 roku o pracownikach samorządowych składam wniosek o powołanie pani Moniki Konarskiej na stanowisko skarbnika gminy Tłuszcz z dniem 21 maja 2024 roku. Powołanie spowoduje nawiązanie stosunku pracy z Urzędem Miejskim w Tłuszczu z dniem 21 maja 2024 roku. Pani Monika Konarska spełnia wszystkie wymogi formalne określone w obowiązujących przepisach prawa. Stosownie do artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminy, powołanie i odwołanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym urzędu, należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy i dokonywany jest na wniosek burmistrza. W związku z powyższym złożenie mniejszego wniosku jest w pełni uzasadnione. W związku z powyższym do mniejszego wniosku włączam projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. Czy są pytania? Wnoszę tę uchwałę. Jeżeli nie, to czytam treść uchwały i przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie powołania skarbnika gminy Tłuszcz. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje. Na wniosek burmistrza Tłuszcza powołuje się panią Monikę Konarską na stanowisko skarbnika gminy Tłuszcz, który jest głównym księgowym budżetu. Wykonanie uchwały powołuje się burmistrzowi Tłuszcza i paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani Monika jest z nami. Serdecznie gratuluję. Jeszcze ej, panie kolego! Szanowni Państwo, w ten właśnie oto sposób wyczerpaliśmy punkt dotyczący podjęcia uchwał. Przechodzimy do punktu 6. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?
Proszę bardzo, pan Adamczyk. Ja bym poprosił panią skarbnik o przedstawienie się z doświadczenia zawodowego, jakie pani do tej pory się wypowiedzi. Ja pracuję w Urzędzie Miejskim w Puszczy od 2007 roku. Najpierw pracowałam na stanowisku referenta w Wydziale Planowania i Finansów, później byłam podinspektorem, teraz obecnie pełniłam funkcję głównego specjalisty do spraw finansowych. Dziękujemy bardzo. Może państwo chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Violeta. Dyrektor Centrum Kultury. Pani burmistrz, panie przewodniczący, pani wiceburmistrz, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Ja chciałabym państwa serdecznie zaprosić na święto naszego miasta 8 czerwca od godziny 13 na targowisku miejskim. Serdecznie zapraszam, żeby ten dzień spędzić z mieszkańcami, odwiedzić coś z Banku Gospodarstw Miejskich, naszych organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych, gminy Puszczka. Serdecznie wszystkich państwa zapraszam. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Kto z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pan pełniący obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Puszczu, pana Andrzej Kalewicz. Szanowni państwo, bardzo proszę o spokój. Szanowni państwo, chciałbym w kilku słowach zreferować to, co udało mi się ustalić na temat, dokonać może wstępnej, pobieżnej analizy przez te 4 dni, jak zostałem powołany na stanowisko dyrektora. Chciałbym, żebyście państwo usłyszeli, w jakim stanie jest zakład. Oczywiście chciałbym, żebyście też potem mogli mnie zweryfikować na temat tych spraw, które zostały wykonane lub nie zostały wykonane, bo takie jest państwa prawo i bardzo bym też państwa o to serdecznie prosił. Posiłkował się będę jakimiś notatkami, bo 4 dni to jest dużo, ale też mało, ale też bardzo dużo jednocześnie, jeżeli można przyjrzeć się temu działaniu. Rozpocząłem od analizy finansów oczywiście. Jest to pierwsze przedsiębiorstwo, jakim kieruję, dlatego analitycznie potrzebuję do działań analizy finansowej, czyli metodyczność tej pracy jest taka, że dane, które będę podawał, to są dane na dzień wczorajszy, czyli będzie 20 maja, bo wczoraj już miałem przygotowane wszelkie raporty i dokonałem tej analizy. Myślę, że to będzie dla państwa informacja, którą albo posiadacie, albo nie posiadacie i będzie to też skutkowało się dyskusją jakąś. Dlatego, że na dzień wczorajszy stan konta zakładu to jest 37 tysięcy złotych. Zakładu, którego budżet jest blisko 6 milionów. Na dzień wczorajszy nie posiadamy środków na pokrycie wynagrodzeń pracowników. Nie jest to jakieś chwilowe zawahanie, bo analizowałem też przebieg konta. Wykonałem też analizy płatności, które są niezbędne do wykonania do końca maja, czyli przez najbliższe niecałe 2 tygodnie. Jest to 197 439 zł 42 grosze. W tym to są kwoty, które wynikają z ustawy, to są obligatoryjne kwoty wynikające z konieczności zasilenia funduszu świadczeń socjalnych, to jest ponad 55 tysięcy złotych i kwoty ponad 44 tysiące złotych na uregulowanie płatności za wywóz osadów po oczyszczaniu. To są rzeczy, to są kwoty, które muszą zostać zapłacone, dlatego że oczyszczanie przestanie funkcjonować, jak nie będzie można odbierać tych rzeczy. Dodatkowo jest jakaś płatność za umowę, która została zawarta na odbiór budynku garażowego, który powstał co prawda chyba 8 lat temu już, ale do tej pory nie został zgłoszony do odbioru, więc odbierany użytkowany w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego w Polsce prawa i tam będzie płatność około 20 tysięcy. Zajmuje się firma prywatna. W tej chwili mamy zadłużenia aktualne za paliwo. To jest zadłużenie na 14 maja, termin płatności został wydłużony do 14 czerwca i to jest 22 450 zł i 3 grosze. Oczywiście za zgodą sprzedawcy termin został wydłużony, ale musimy wziąć pod uwagę, że równolegle nabudowuje się następna zaległość. Na dzień 14 czerwca możemy mówić o zadłużeniu około 45 tysięcy złotych, jakie będzie. Jest jeszcze jedna faktura, która została zapłacona, jest to
przedłużono tej płatności za blisko 1000 zł do wieści pod warszawskich. Nie dodałem do artykułu, na jaki został napisany, albo reklama, ale to jest taka faktura. Musimy wziąć pod uwagę, że ta kwota 41 tysięcy, ona tylko tak wygląda, ale niestety musimy pamiętać o tym. Część z Państwa prawdopodobnie wie, a pracownicy urzędu na pewno tak, że w styczniu zakład został zasilony kwotą na konto 90 tysięcy złotych, a konto prac, które rozpoczęły się właśnie teraz, czyli prace wykaszeniowe. Czyli my już te pieniądze wydaliśmy jako zakład. Wydaliśmy na 13. To wynika oczywiście z ustawy, że do końca pierwszego kwartału należało wypłacić pracownikom 13. pensję. Tego terminu przekroczyć nie można było i te pieniądze zostały wykorzystane. Pamiętamy o tym, że rozpoczynamy teraz te prace, dopiero ciągnik pierwszy i będziemy musieli pokryć koszty paliwa i koszty pracownika. Udało mi się ustalić, że w tej chwili nieczynna jest od minimum 6 miesięcy oczyszczalnia na osiedlu Borki. Oczyszczalnia, która generuje dziennie 20 metrów sześciennych osady, nieczystości, tak? Normalnie przy funkcjonującej tam oczyszczalni, której uszkodzony został wał, to oczyszczalne było tam, a w tej chwili przewożone są, codziennie przewożone są do oczyszczalni tutaj na ulicy Wiejskiej. Co też powoduje, że wydolność oczyszczalni na Wiejskiej jest pomniejszona o 20 metrów sześciennych. Wydawało mi się, że to nie jest dużo, ale biorąc pod uwagę, że obecna decyzja, która obowiązuje, jeśli chodzi o działanie oczyszczalni, to jest maksymalnie 900 metrów sześciennych na dobę, to jest już dość duża ilość i jest to maksymalna ilość przerobienia czystości, jaka jest możliwa w naszej oczyszczalni. Tam zlecone zostało odnalezienie firmy, która kiedyś już takiej naprawy dokonywała. Nie ma jeszcze wyceny, więc te wyceny będę mógł Państwu przedstawić przy innej okoliczności. Konieczna jest, jeśli chodzi o oczyszczalnię na ulicy Wiejskiej, no to ja w czwartek 16 zostałem już oczyszczalnią uszkodzoną. Stąd też prawdopodobnie część z Państwa mogło niestety zostać poszkodowanymi w tym działaniu, że było nieterminowe wdrożenie nieczystości. Po pierwsze dlatego, że jeden z samochodów oczyszczalni jest gdzieś w naprawie. Jeszcze nie ustawiłem nigdzie, bo nie ma kierownika transportu i niestety nie jestem w stanie go ustawić. A druga rzecz jest taka, że nie było modułu, który został zamówiony dopiero w czwartek na bieżąco i on jeszcze do nas nie dotarł. No wynika to z możliwości firmy, która musiała nam w tym samym dniu dokonać wyceny tego. Ja musiałem zatwierdzić tę wycenę i dostaliśmy zamówienie. To bardzo szybko się odbyło, zapewniam Państwa, to drogą elektroniczną odbyło się bardzo szybko. Ta część do nas dotrze. W tej chwili jest to manualnie sterowane, ale zapewniam Państwa, że zgodnie z przepisami poprzez urządzenie bankowe. Jeszcze jest taka kwestia dotycząca naszej oczyszczalni na Wiejskiej, a mianowicie to, że w zeszłym roku rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłej do stacji zlewnych, co też zostało potwierdzone regulaminem urzędu na temat działania oczyszczalni, konieczne jest wprowadzenie unowocześnień naszej oczyszczalni, które spowodują, że będzie cyfrowo zapisywany każdy przywóz nieczystości samochodami asygnizacyjnymi. To nie zostało zrobione. Wycenę dokonaliśmy. Wiem, może mało czasu, ale zrozumcie Państwo, że to trzeba było działać na szybko. Wycenę firm, które się tego są w stanie pozrobić, czyli tych firm, które tak naprawdę działają na podzespołach takich samych kompatybilnych z naszą oczyszczalnią, to jest 35 tysięcy złotych. To trzeba zrobić, to trzeba było zrobić, dlatego że działamy w tej chwili z powodzeniem prawa obowiązującego w Polsce. Co do taboru samochodowego, maszynowego, to ustaliłem, że nie ma dwóch aut na placu. Jeden nie wiadomo gdzie jest, znajduje się Renault Kangoo, gdzieś od ponad pół roku znajduje się gdzieś podobno w jakimś warsztacie. Nie ma pani kierownik, bo jest tam drogi planowany absolutnie. Więc jak wróci pani kierownik, pani Hanna, to myślę, że teraz prawo ustalimy. Muszę czekać. Niestety nie jestem w stanie tego ustalić sam. Wydaje mi się, że pani kierownik wrócił mi tej informacji. No i nasza miarka jest sędzi. Stąd też po pierwsze poszkodzenia, awaria oczyszczalni, jednego samochodu brakuje,
i stąd też były te problemy z wywozem. Wiem, że takie problemy były. Mam nadzieję, że już na tę chwilę kolejka została rozładowana, jesteśmy już na bieżąco, więc bardzo dziękuję Państwu wszystkim za cierpliwość i proszę przekazać mieszkańcom przeprosiny, jeżeli ktoś niestety ucierpiał z tego wyjęcia. Jeśli chodzi o finanse, takie już sensu stricte, to za rok 2023 przychody to były, zakłady były 5796 zł, 123 zł, 43 zł. Koszty były minimalnie tylko niższe. 5 754 834 zł. To jest minimalnie, zakład wyszedł minimalnie na plusie, ale musimy wziąć pod uwagę, że brakuje tam kilku pracowników. Stan samochodów jest jaki jest. No i brakuje tych pieniędzy, które trzeba na przykład chociażby na modernizację naszej oczyszczalni. 21 wiek. Także jeśli chodzi, przeanalizowane też zostały koszty za pierwsze 4 miesiące, bo z punktu widzenia programów finansowych nie można tego zrobić na dzień konkretny, tylko na konkretny, na zamknięty miesiąc. Więc dokonaliśmy analizy za pierwsze 4 miesiące do końca kwietnia. I przychody to są przychody, jakie zakład wygenerował, to jest 1 694 007 zł. Przy kosztach 1 743 746 zł 12 groszy, co daje stratę na blisko 50 000 bez 200 zł. Jesteśmy w tej chwili minus 50 plus 90 000, które wydaliśmy, no to mamy kwotę dużo wyższą. No i plus wartość niezapłaconych faktur, to daje tę kwotę. Przeanalizowane też zostało działania, jakie są w zakładzie. I tak przy wodociągach wygenerowaliśmy 100 000 zysk, jeśli chodzi o sprzedaż wody. Przy oczyszczalni jesteśmy 75 000, będę mówił o tysięcy, będzie nam łatwiej, 75 500 na minusie. Musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili odbyło się podwójne fakturowanie prądu. Tutaj to zakład jest związany przetargiem na energię elektryczną z Urzędem Miasta i ten przetarg, który się, z informacji, którą dzisiaj uzyskaliśmy od pani, która się tym zajmuje, ten przetarg został niewyłoniony, został odbiorca i firma PGE została zamieniona na sprzedawcę, chyba o nazwie Inspect, jeżeli się dobrze pamiętam, i podwójnie nas zafakturowano. To już wyjaśnia radca prawny, jeden z dwóch radców prawnych, którzy świadczą usługi zakładowi. Dzisiaj już był jeden radca prawny i dostał to zadanie do zrealizowania z moją serdeczną prośbą o podjęcie szybkich kroków, dlatego że za kolejny kwartał również obciążono fakturą. I niestety nie jesteśmy w stanie tego zapłacić. Po pierwsze, że tej pierwszej faktury reklamację nam uwzględniono, ale pieniędzy nam nie zwrócono, a za drugą fakturę nie tylko, że nie powinniśmy zapłacić, ale też mamy z czego. Jeśli chodzi o oczyszczalnię, to była oczyszczalnia. Tak? Jeśli chodzi o transport, to transport jest 187 tysięcy blisko na plusie. Ale pamiętajmy o tych 90 000, cały czas musimy mieć te 90 000 gdzieś tam w zanadrzu, w pamięci. No i stan floty, jak dysponuje zakład, pozostawia wiele do życzenia. Tutaj trudno to skomentować na tym etapie. Tak? Jest to flota, którą chyba Państwo pamiętacie sprzed 15 lat. No i doszliśmy do meritum, czyli do administrowania nieruchomościami. Tutaj generujemy stratę na tę chwilę 26 tysięcy, tylko 26 tysięcy wydaje się. Ale ta strata jest związana z systemem płatności, który jest, bo tak naprawdę to zakład do 10 każdego miesiąca zakład obciąża najemców, a do 20 zobowiązany jest zapłaty do gminy, czyli te pieniądze, które nie wpływają do zakładu, automatycznie tak muszą płynąć do gminy. Także po naszej stronie zakładu powstaje oczywiście luka pewna finansowa. No i targowisko jest bardzo minimalnie, ale na plusie. Tego koszty administracyjne to są w wysokości 16%. To dużo czy mało. Trudno mi się jeszcze na ten temat wypowiedzieć, muszę się przyjrzeć działaniu poszczególnych działów i poszczególnych pracowników.
Istotnym jest także, są, istotnym są także należności. Bo w tej chwili zakład należności to przekraczają 1 025 000 zł, z czego przeterminowany to jest 425 tysięcy. Przeterminowany. Bieżących jest tylko 100 tysięcy, a 425 tysięcy to są należności przeterminowane. Więc tutaj system windykacji chyba troszkę zawodzi, ale na samym Adenie to jest ponad 300 tysięcy należności, ponad 300 tysięcy za naszych mieszkańców, za lokatorów, za Przepraszam, mam jedno pytanie. Mogę odnosić się z tego należności? Mówimy, że zaległości jest tak dużo, bo pół miliona złotych. Czy mamy jakąś chronologię, że na przykład do 365 dni ileś tak, pieniędzy powyżej? Tak, oczywiście mam ten raport. Nie chciałem Państwa zanudzać tym raportem. Oczywiście ten raport mam. Dalekie należności zaległe, czy to są z bieżącego roku? No przeterminowane. Przeterminowane są. Terminowane, znaczy jesteśmy w stanie Jutro będzie się spotkanie z panią, z głównym księgowym, z osobą odpowiedzialną za windykację należności i będziemy. Chciałbym, żebyście też Państwo zrozumieli, że się czwarty dzień mojej pracy i to mówię. Proszę Państwa, to, ale co jest budujące, że tak, że zespół jest bardzo dobry, bardzo fajny, bardzo sympatyczny, bardzo zgrany w zakładzie, zespół jest świetny. Ludzie chcą pracować, ludzie nie chcą pieniędzy otrzymywać za nic, chcą pracować. Struktura prawna zakładu powoduje, że zlecenia możemy przyjmować tylko od właściciela, czyli możemy przyjmować tylko i wyłącznie zlecenia od gminy albo od innych samorządów gdzieś w formie poprzez gminę. I tego nam potrzeba, żeby zakład mógł pracować, a chce pracować, ludzie chcą pracować. Myślę, że Państwo to jest taka mała społeczność, że znacie się na pewno każdy, kogo jest na zakładzie, wie, jakie jest nastawienie pracowników zakładu. Ludzie chcą pracować. Także bardzo bym chciał, żebyście Państwo się pochylili, albo przynajmniej ja zapraszam oczywiście do spotkań, jestem do dyspozycji, tak jak pewnie Państwo się przekonaliście, ci, co mnie znają, bo może dla mnie z innej pracy, z innego mojego wcześniejszego życia zawodowego, to ja jestem w pełnej dyspozycji. Z przyjemnością omówię z Państwem, czy w jakichś komisjach, zawsze jestem gotowy i będę, jeżeli dostanę dzień wcześniej informacji, przygotuję się szczegółowo. No i potem, mam taki raport, ale nie chciałbym tutaj Państwu już to. I bardzo zmuszeni jesteśmy wzorem lat ubiegłych, wcześniejszych, czyli przed rokiem na pewno 2020, zwrócić się do Pani Burmistrz o dotację. O dotację na DEWY. Ja przygotowałem to pismo, nie ukrywam, że to pismo... Zakład musi funkcjonować i Państwo i ja sobie zdajemy z tego doskonale sprawę. Panie Dyrektorze, bardzo dziękuję za tą analizę, którą to nie jest analiza, to jest bardzo powierzchowne. Zrobił naprawdę bardzo wiele. Także bardzo serdecznie za to dziękujemy. Proszę Państwa, to mówię, sam mamy. Bardzo bym Państwa prosił. Ten zakład musi funkcjonować, proszę Państwa. Musi, wobec tego. Proszę Państwa, rozumiem, Panie Dyrektorze, że to musi skończyć z Państwem. Tak, ale jeśli są jakieś pytania, to oczywiście taką wiedzę, jaką posiadam, Państwu przekażę. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie. Proszę Pana Dyrektora. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora. Czy przewiduje Pan jakiś program naprawczy, taki tak w skrócie, jak Pan to widzi na przyszłość, to żeby tą sytuację poprawić? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o program naprawczy, to proszę Państwa, jeśli chodzi o program naprawczy, to jest on niezbędny. Chyba te cyfry, te liczby mówią same za siebie, jest niezbędny. Myślę, że jak będę dłużej niż 4 dni, to na pewno przedstawię Państwu. Już są pewne rozwiązania. Pracownicy przychodzą sami z rozwiązaniami. Już wstępnie jest tak, że kasa będzie działała codziennie. Będzie można znowu płacić kartą, bo to jest bardzo istotne, że można było płacić kartą, blikiem. Co też nie tylko we wtorki i piątki będzie kasa otwarta, żeby mogli mieszkańcy przychodzić. Bo wtedy przyjeżdżają głównie mieszkańcy też spoza Tłuszcza. A nasi tłuszczańscy mieszkańcy mogą przychodzić każdego dnia. Więc będziemy działać, a tutaj oczywiście będę prosił Panią Burmistrz, cały urząd o to, żeby udało się z jakichś innych może naszych jednostek jakieś pozyskać zlecenia albo komuś pomóc. Pan sekretarz, jeżeli wczoraj poprosił, to mam nadzieję, że dzisiaj wywiązaliśmy się, prawda? Tak.
Dobrze, dziękuję bardzo za tą obszerną wypowiedź. Ja jeszcze mam pytanie. Przepraszam bardzo. Mianowicie, jak kierowca przyjeżdża i wybiera szambo na wsi, czy będzie można wziąć fakturę od kierowcy, żeby wcześniej wystawił i pieniążki mu zapłacić? Bo dużo ludzi skarży się na wsi, że on musi, kierowca nie chce przyjąć, czyli nie chce wystawić rachunku pracownicy, kierowca nie chce przyjąć pieniążku i on musi jechać, a często to są starsze osoby, musi przyjechać, a u kogoś prosić, żeby uregulować to. Ja ten temat został dzisiaj został omówiony w czerwcu siłowości. Ta sytuacja, o której pan mówi, ona wyniknęła chyba rok temu albo około roku temu, że utraciliśmy mobilność płacenia kierowcom. Faktura kierowca zawsze przyjeżdża z fakturą. To tutaj muszę zdementować, bo zawsze ten dokument sprzedaży jest, tylko z terminem płatności. Ale jest taka sytuacja, to wynikało z tego, że chyba rok temu zdecydowano o ograniczeniu działalności kasy do 2 dni zamiast 5 i z tego też tytułu nie można wprowadzać potem tych pieniędzy do obrotu księgowo-finansowego w zakładzie. Ale tak jak powiedziałem, przywrócimy płatność 5-dniową w skali tygodnia, to też spowoduje, że powrócimy do takich sytuacji, kiedy ci właśnie nasi mieszkańcy, którzy są może mniej mobilni albo wymagają większej naszej atencji, a chyba taki jest sentyment działania urzędów samorządowych, także naszego zakładu, żeby pomóc ludziom wyjść całkiem do nich. To znaczy, mam nadzieję, że co można będzie płacić. Tak, wprowadzimy nowe uregulowania, jak już przypomnijmy, regulamin organizacyjny, którego też nie ma i regulamin obiegu. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, bardzo przepraszam, ale chciałbym, że zwrócę uwagę, chciałbym, pan zachował pełną formę taką wypowiedzi. Nie, że ja mam pytanie i już lecę z pytaniem, prawda? Bo tutaj jest obrady rady na razie, jeszcze są, nie są zakończone. Także bardzo przepraszam za tą uwagę, ale chciałbym, żebyśmy trzymali jednak się tej formy, jaką mamy do tej pory wypracowaną. Proszę Państwa, a jeżeli pan dyrektor mówił, że jest zawsze do dyspozycji, można do zakładu się udać i odpowie na pewne pytanie. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 6, wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę, kto z Państwa chciał jeszcze dodać wypowiedzi. Jeżeli nie, to dziękuję Państwu bardzo.